naprawdę taką przewlekłą i długotrwałą transformację. No bo tak jest, tyle gospodarstw w dużych problemach i te rozwiązania muszą się znaleźć. Ja komu będę? Tak będę chciał pomagać i między innymi tutaj. Do pana Tomasza, jeśli można, czy po tym prawomocnym wyroku państwo będą się domagali jakiegoś zadośćuczynienia, odszkodowania? Ale czy na temat odszkodowania, to nie myślałem. Dla mnie przede wszystkim jest najważniejsze, żeby panowie spróbowali przeprosić, chociaż wątpię w to, że ktokolwiek z PiS-u przeprosi, i żeby przywrócić tacie dobre imię. To jest najważniejsze, żeby Polska cała się dowiedziała, że jednak tato nie zamierzał żadnej łapówki wziąć, ani zrobić żadnego przekrętu. Czyli mamy wszystko, co to dla nas też i to, co wydaje się najistotniejsze. Chodzi o to, żeby Polacy ujrzeli prawdę w tej sprawie. Andrzej Leper był człowiekiem krystalicznym, był człowiekiem czystym, z dobrymi zamiarami, a dziś prezydent z ludzi, z przestępców, no bo tak możemy mówić po prawomocnych wyrokach, mówi, że to są krystaliczni ludzie, Wąsik i Kamiński. Wąsik i Kamiński nie są krystalicznymi ludźmi. Są ludźmi, którzy uszyli odpowiednią historię, by zniszczyć człowieka, by zniszczyć partię polityczną, by zniszczyć rodzinę i nie liczyć się z tym. Są źli. Wąsik i Kamiński to są źli ludzie. Bo, tak? Jeśli jeszcze mogę, może dopytać, czy według pana, panie Tomaszu, ułaskawienie, czy ta procedura wszczęcia ułaskawienia jest potrzebna i czy pan był apelował, czy raczej się tam nie zgadza z tym? Znaczy, no nie zgadzam się z tym, bo pan prezydent po raz drugi chce ich wyczyścić, no ale to i tak nie wyczyści, bo oni zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu, to jest, nawet jeśli zostaną uniewinnieni, no to wyrok i tak dla nich zostaje, bo sąd by musiał ich uniewinnić, oczyścić z zarzutów, no. A są takie dowody, że jednak są skazani, no bo próbowali zrobić ten przekręt. Dziękujemy.